serdecznie na moim kanale Mini Rolnik Święty Wszystkim. Chciałem wam pokazać, co się zmieniło. Znaczy, co się zmieniło, co przybyło na moim mini gospodarstwie. Przybyło trochę kurek. Mamy kurkę Kochina. No i najważniejsze, trzy perliczki. Nie wiem, niby ma być jeden kukucik i dwie kurki, ale pewnie się wierzyć jest w to. Chyba, że sprzedawca naprawdę wiedział, co ma. Mam też uciekiniera, małego Rexa, czarnego. O, to jest ten giguś mały. No, chyba nic. Uciekigu nie mogę nasłuchać. Króliki sobie odpoczywają. Tak gorąco, że im się naprawdę nic nie chce. No i co, wrócimy do tych moich nowości. Może przejdziemy ten. Tu trochę bałaganu się zrobiło, ale tutaj mam typowo maransy. No i kukucik Jersey'a.
giełdzie w Busku Zdroju. Nie było co kupić tak naprawdę. Co się stało? Żeby nie wracać z pustymi rękoma, kupiłem perliczki. Ogólnie mają się dobrze. Także chciałem pokazać tak. Jakaś mieszanka została od brata. Nie wiem co to jest, to nawet kura czy kogut. No w każdym razie jest. To dwa koguty maransa. Oj, męczą mi te kury, męczą. Ale cóż, od tego są. Co, te perliczki? No niech sobie idą, my sobie pójdziemy dalej. To jest ten uciekinier, który sobie biega teraz u mnie tutaj i całkiem mu to chyba na dobre wyszło, bo się cieszy. Niektórzy mówią, że znaczy niektórzy mówią, było parę komentarzy, że króliki u mnie są troszeczkę nerwowe, ale to najbardziej są nerwowe, kiedy widzą tą kamerkę. Dlatego ogólnie to nie uważam, że się nie boją, ponieważ jak jestem bez kamery, całkiem inaczej to wygląda. Ale dobra, do rzeczy. W tym roku trochę deszczu było, przez chwilę. Pięknie też rośnie. Tu czereśnie wysadzone. Wsadzone. Czym się utrzymają. No i tu jest to coś, co to nie mam pojęcia, co to może być. To jest kura, kogut, co to za mieszanka. Ale jest. Dzisiaj naprawdę jest upalny. Dzień taki. Takie, że tylko leżeć na hamaczku. O, nie zipią, zipią. Dziobki otwarte. Jest tych kurek troszeczkę teraz. Chyba wszystkich to jest 23 sztuki. Gdzie myślę tych kurników? No, muszę się coś pokazać blisko. Robię zdjęcie jakieś, wstawię na stronę, to ktoś powie, czy to kogutki, kurki. O, a teraz tak, tu miał być kurnik, ale jak to w życiu bywa, są zmiany. No i stąd moje pytanie do was. Co byście mi tu radzili, abym kupił i aby mieszkał sobie w tym domku i mogło biegać z kurami. Zastanawiałem się nad
kreskami, miniaturkami. Ale dostałem pomysł nowy, aby może były to owce kameruńskie. No i teraz nie wiem sam co wybrać. Chciałbym, żeby tutaj mi ci nowi lokatorzy zjadali wszystko. Nie, tutaj tylko sama trawa, bo tu są różne chwasty. Jeżyny. No wszystko, co dziko rośnie. No i chciałbym, aby to znikało. Zarastało to, można kosić, to kosiarką, natomiast wolałbym też mieć coś tutaj, co by naturalnie zjadało to wszystko. No i nie wiadomo by było co nagrywać, z tym nagrywaniem to jest ciężko, nie ma kiedy. Coraz więcej czasu jest też. Dzięki urządzeniu elektrycznemu, znaczy dzięki tej siatce elektrycznej, od czasu kiedy mam to podłączone pod elektryzator, nie zginęła mi żadna kura. Drugi to może to robić, a tak to dziecko nie ma. Słyszycie, bo to okiem. Także doradźcie, co by mogło zasiedlić ten domek. I będziemy działać. Żegnam się, pokażę wam coś, co jest jeszcze nowego u mnie tutaj na gospodarstwie. Oczywiście coś żyjącego, a to za chwilę. O, jest to moja nowa koleżanka. Z nami 2 miesiące. Jest to kotek. Kocica, przepraszam. Kotek jest, ale. Wabi się Lady. No i sobie odpoczywa. Jest naprawdę śliczna. Cała rodzinka jest po prostu nią zachwycona. Tak, Lejduś. Gryzonie będą miały ze swoje. W tym roku jest ich naprawdę dużo.
na dzisiaj z wami żegnam. Pomóżcie, co tam mogę nowego zakupić. Kuski, miniaturki czy owce kameruńskie. W każdym razie coś, co nie trzeba doić. Zależy mi na tym, abym nie musiał mieć dodatkowej czynności.